Witam widzów z portalu wideotesty.pl i w dzisiejszym filmie zapraszam na recenzję uniwersalnego coolera firmy Thermaltake Contact 30. Zapraszam do oglądania. Pokażę Wam teraz w skrócie, jak przebiegał sam montaż coolera. Podstawka, którą montujemy od spodu płyty głównej, pasuje do Intela oraz do AMD. Do AMD wystarczy ją odwrócić. W tym przypadku montaż odbył się na procesorze Intel i3-2100 dwurdzeniowym. Widzicie teraz zeszlifowane rurki cieplne, technologia Direct Heat Pipe. Według producenta poprzez bezpośrednie stykanie się heat pipe'ów z powierzchnią procesora ciepło ma być skuteczniej odprowadzane. Sam blok radiatora w tym przypadku jest dość wysoki. Może nie wyjść do węższych obudów. Z lewej strony widzicie blok chłodzenia Arctic Cooling Freezera 13. Jest to chłodzenie, którego używałem do tej pory. We freezerze heatpipy nie stykają się bezpośrednio z powierzchnią procesora, lecz wpierw z taką metalową płytką. Dodam jeszcze, iż oba chłodzenia są z podobnej półki cenowej, między 100 a 150 zł. Ok, przechodzimy teraz do dalszych etapów montażu. Dzięki dobrze napisanej instrukcji, nawet jeśli pierwszy raz samodzielnie instalujemy takie chłodzenie, nie powinno to zająć więcej niż 20 minut. Kiedy już przykręcimy blok radiatora, pozostaje ostatni etap – założenie wentylatora. Wystarczy założyć na bloku radiatora gumowe mocowania, a następnie przeciągnąć przez dziurki znajdujące się w samym wentylatorze. No i tak wygląda zmontowana całość. Jeśli mamy drugi wentylator, możemy sobie założyć również z przeciwnej strony. Podłączamy zasilanie na płytę główną i to wszystko. A tak wygląda pracujący cooler. Niebieskie LEDy są naprawdę fajne. Ok, w tej chwili zdejmiemy boczny panel i pokażę Wam, jak chłodzenie wygląda w samej obudowie. W tej chwili znajduje się w obudowie również firmy Thermaltake Versa 2. No i tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, iż montując to chłodzenie, miałem pewne obawy, czy boczny panel się zamknie, ponieważ obudowa jest dość wąska, ma tylko 18,5 cm szerokości. W porównaniu z moim hafem, który ma ponad 22, jest naprawdę mało miejsca. Na szczęście miejsca wystarczyło. Boczny panel co prawda zamknął się, ale pozostało tylko kilka milimetrów luzu. Dlatego z uwagi, że radiator jest dość wysoki, jeśli macie wąską obudowę, upewnijcie się, czy na pewno wejdzie. Szczegółowe wymiary tego chłodzenia znajdziecie w pełnej recenzji na portalu wideotesty.pl. I zobaczcie, tak to wygląda w środku. Jeśli założymy sobie jeszcze drugi wentylator, wtedy będziemy mieli zmniejszoną przestrzeń pomiędzy wentylatorem a kartą graficzną. Ale jak widzicie, zapas miejsca jeszcze jest. Tak więc nie ma z tym większego problemu. To akurat chłodzenie możemy zorientować tylko góra-dół na takich mocowaniach, jak są dodane do zestawu. Ale nie jest to złe. Poza tym, jeśli mamy skierowane w górę, wtedy bardzo ładnie ciepłe powietrze jest odprowadzane z obudowy na zewnątrz. Niestety tutaj już w przypadku tej obudowy nie damy kolejnego wentylatorka, bo nie miałoby to większego sensu. Możemy dać z boku jeszcze wentylator. Maksymalnie prędkość obrotowa to 2000 obrotów na minutę, a według producenta wtedy hałas wynosi około 30 dB. Tak jak zmierzyłem aplikacją na smartfonie, było to niestety troszeczkę więcej. Teraz sobie to zobaczymy przy otwartej obudowie. Z tym, że niestety musimy też wziąć pod uwagę, iż mam hałaśliwy dysk twardy. No i moi drodzy, jeszcze pomiar decybelomierzem. Około 43 decybele. Warto jeszcze wspomnieć, co znajduje się w zestawie z tym chłodzeniem. Przede wszystkim, poza elementami, które już wykorzystałem do zamocowania go w komputerze, mamy także mocowania na procesor AMD. Tutaj mamy dwie wersje.
tego mamy pastę termoprzewodzącą, taką dosłownie na jedną aplikację, ponieważ ja praktycznie zużyłem całą, została jakaś resztka. Mamy także tutaj dodatkowe podwyższenia mocowania na soket LGA2011 oraz dodatkowe te takie gumowe mocowania do drugiego wentylatora. Co prawda w wersji Contact 30 mamy tylko jeden wentylator, w wersji Contact 39 mamy już dwa fabrycznie z LEDami w zestawie. Niemniej mamy tutaj te kołeczki, dlatego możemy wziąć dowolny 120 mm wentylator i go sobie samemu zamontować jako drugi. Jeszcze jedna rzecz, która zasługuje na uwagę. Bardzo fajnie czytelnie napisane instrukcje obsługi. Zobaczcie, tutaj mamy osobną instrukcję na procesory AMD, podstawka FM1, AM3+, AM3, AM2+, i AM2 Clip. Mamy przede wszystkim opisane, co jest w zestawie. Jeśli to sobie otworzymy, mamy też opisane w kilku językach, co jest danym elementem. Czyli na przykład, że B to jest Thermal Grease, czyli pasta termoprzewodząca. No i patrzymy dalej. Mamy także w formie obrazkowej oraz też pozaznaczane pod punktami, co po kolei robimy. Mamy dokładnie oznaczone, które elementy wchodzą pierwsze, które później, i też wsparte tekstem, jak to robić. Też mamy takie obrazki, czego nie robić. Tak więc, patrząc po prostu w instrukcję, postępując zgodnie z tą instrukcją, nie da się założyć źle tego chłodzenia. Podobnie jest w przypadku Intela. Również jest to bardzo dobrze, czytelnie opisane. A jak wiemy, sposobów montowania mamy wiele. Tutaj w tym akurat wykorzystywane jest to wycięcie z tyłu obudowy na zamontowanie podstawki, a instrukcja naprawdę przydaje się w tym przypadku. Za akcesoria, za cały komplet jest na pewno duży plus dla tego chłodzenia. No i test temperatur. Dla porównania robiony dwoma programami, Speedfanem i HW Monitorem. Ten drugi podaje nam także wartość maksymalną, więc jest to przydatna informacja. I przy pracy na pulpicie było to do 40 stopni. Średnia 38. Kolejne wartości będą po przeprowadzeniu benchmarku. Niestety stary 3D Mark 03, ponieważ tego tylko w tej chwili miałem na komputerze. Pograłem także przez kilka minut w multiplayera gry Medal of Honor. Tak więc maksymalna odnotowana wartość to 48 stopni na procesorze. Jest to bardzo dobry wynik, ponieważ chłodzenie spełniło swoje zadanie w pełni i wartość temperatur na procesorze na obu rdzeniach nie przekroczyła 50 stopni. No i na koniec małe podsumowanie. Według mnie Contact 30 firmy Thermaltake jest całkiem ciekawym chłodzeniem. W przedziale cenowym między 100 a 150 zł na pewno produkt wart rozważenia. Przede wszystkim w zestawie mamy komplet akcesoriów do montażu na płyty główne z procesorami Intela, jak również na AMD. Mamy także w zestawie pastę termoprzewodzącą, tak więc nie musimy się o nic martwić, że coś trzeba będzie dokupić. Od razu komplet gotowy do montażu. Po więcej informacji zapraszam Was oczywiście na portal wideotesty.pl do pełnego opracowania. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!